Dobry, witam Państwa. Mamy dzisiaj 1 sierpnia, poniedziałek, godzina 11:45, a to jest tydzień na GPW. W zeszłym tygodniu, zwłaszcza w piątek, mieliśmy bardzo silną sesję wzrostową, która była pokłosiem również bardzo mocnego risk-onu na rynkach, który w drugiej części tygodnia miał miejsce. Więcej o tym oczywiście powiem w drugim nagraniu, bo związane to było zarówno z Fedem, jak i z wynikami spółek, które były publikowane pod koniec tygodnia. No i ten risk-on pozwolił przełamać górne ograniczenie pomarańczowego klina, jak również tu można było poprowadzić linię trendu spadkowego. Tą strukturę pokazywałem Państwu ostatnim razem, natomiast też wspominałem o tym, że klin nie jest potwierdzony dywergencją, co obniża jego prawdopodobieństwo zaistnienia. Niemniej jednak na razie od lokalnego dołka, czyli z okolic 1600 punktów, mamy odreagowanie trójfalowe, które sięga niemal 10%. To jest zgodne z tym, jak odreagowały rynki globalne, bo podobna skala odbicia widoczna jest na nowojorskich parkietach, na europejskich parkietach. No i tutaj widać, że nasz indeks jest przyklejony po prostu do globalnego rynku. Jaki jest problem ewentualnego tego odreagowania? Ze względu na to, że nie mieliśmy tej dywergencji, która nam potwierdzała formację klina, to odreagowanie może się skończyć lada moment, aczkolwiek równie dobrze możemy nawet dojść do okolic 1870 punktów, nawet kolejny prawie 10% upside jest możliwy, choć równie dobrze zwyżka może się zatrzymać w rejonie silnej strefy oporu, przy której niemal jesteśmy. Moim zdaniem są duże szanse na to, że wkrótce zakończymy falę B i rozpoczniemy kolejną strukturę spadkową. No i ta struktura spadkowa powinna zdecydowanie przebić minimum zlokalizowane w rejonie 1500 punktów. Analogiczna struktura powstała nam na głównym indeksie, na indeksie WIG. Tu też mamy pierwszego zygzaka spadkowego, korekcyjną falę X. No i zbudowaliśmy pierwszą nogę w tym drugim spadkowym zygzaku. Tu również można zidentyfikować strefę oporu w rejonie mniej więcej 57 tysięcy punktów. No i po sfinalizowaniu fali B rozpoczniemy znowu strukturę spadkową, która będzie zmierzać do minimów z października 2020 roku. No i na MWIG-u również mamy identyczną strukturę. Tu też ten spadek można rozpisać albo jako prostego zygzaka ABC, albo jako równie dobrze jako podwójnego zygzaka, wtedy mamy falę W, falę X, no i tak jak na indeksie WIG, WIG20 ABC. Moim zdaniem tutaj ciężko liczyć na jakieś większe nadzieje związane z naszym rynkiem. Mamy negatywne odczyty PMI-ów, gospodarka bardzo mocno hamuje. Dodatkowo mamy taki problem, że z jednej strony inflacja cały czas jeszcze nie ustanowiła swojego maksimum, być może będziemy mieli tegoroczne chwilowe wypłaszczenie, natomiast w przyszłym roku ze względu na ewentualne ściągnięcie tarczy, ze względu na wzrost cen energii, kolejne wzrosty mogą się nadarzyć. No i tutaj prawdopodobnie możemy mieć do czynienia z takim scenariuszem, że jeśli faktycznie polska gospodarka dalej będzie mocno hamowała, RPP nie będzie chciał podwyższać stóp, no i automatycznie ze względu na potężną, ujemną, realną stopę procentową i psujące się perspektywy dla polskiej gospodarki, możemy mieć do czynienia z silną wyprzedażą złotówki. Przejdźmy teraz do poszczególnych branż. Zaczynamy jak zwykle od sektora finansowego. No i tu w przypadku sektora finansowego widzimy wybicie górą z takiej formacji klina, natomiast znowu nie jest to przekonująca jakaś formacja klina takiego klasycznego, eliotowskiego. Tu też są problemy, czy ta formacja jest wsparta taką klasyczną dywergencją, czy też nie. PZU jest bliski oporu sfinalizowania formacji trójkąta, z której możemy się dalej mocno wybijać dołem. No a jeśli chodzi o główne banki, tu mamy takie struktury podobne do samego szerokiego rynku, choć w przypadku na przykład PKO BP mamy tutaj małą formację klina wprowadzającego, więc niewykluczone, że mamy strukturę typu 1, 2, 1, 2 i przed nami mocna, szarpiąca w dół fala trzecia w trzeciej. Na PKO SA mamy podobne struktury, Millennium najprawdopodobniej rozpoczął formację trójkąta. Oczywiście na każdym z tych banków albo na przynajmniej części możemy zobaczyć takie przełamanie
klinów, natomiast to nie są jakoś bardzo wiarygodne formacje. W sensie wiarygodne jest wtedy, jak jest to klin eliotowski, czyli gdy mamy dywergencję, jest jakaś końcówka ruchu. Natomiast jak rozpisujemy takiego całego klina od początku ruchu, to często wystarczy po prostu rozpisać ruch jako kanał spadkowy, no i nagle widzimy, że pojawiają się kolejne bariery. Moim zdaniem akurat Millennium czy M-Bank mogą kształtować formacje trójkątów, no i te ruchy spadkowe mogą być tutaj kontynuowane. W przypadku Kruka również widzimy taką rozciągającą się formację trójkąta, tu ewentualnie możemy jeszcze nadbić ten lokalny szczyt i wtedy po prostu trójkąt wydłuży się w czasie. Będziemy mieli falę C, potem jeszcze D i E i dopiero tą zakładaną przecenę. Ink również w układzie podażowym. Tu jest jeszcze taka opcja, że to, co może budować ink, to formację trójkąta, która zakończy falę B. Natomiast na razie tutaj ciężko doszukać się jakichś pozytywów. Wzrost, no być może będzie rozpoczynał tego zygzaka, który mógłby właśnie tą falę B w pędzącej formacji trójkąta zbudować. Może zaznaczę to od razu. Aczkolwiek kolejna noga spadkowa również na inku jest przed nami. W przypadku handlowego, ze względu na to, że przecena nabrała charakter trójfalowy, tu oczywiście było odcięcie dywidendy, najprawdopodobniej cała struktura zbuduje nam zygzaka spadkowego i kształtujemy teraz falę B, która ma postać formacji trójkąta. Fala A, fala B niebieska za nami, teraz mamy miejsce na ukształtowanie fali C, no i tu również struktura sama w sobie w dłuższym perspektywie wygląda podażowo. Dzisiaj w atrakcji dnia umieściłem dla Państwa BOŚ, bo w przypadku BOŚ-a po wybiciu dołem z formacji trójkąta zbudowaliśmy tego małego klina, jedyneczka, ładne trójfalowe odreagowanie, które zatrzymuje się na oporze, fala druga, no i tym samym możemy wracać do struktury spadkowej 5 zł na horyzoncie. No i Alior tutaj też prawdopodobnie ten spadek może kontynuować, to oczywiście jest pytanie, czy mamy trójkę, formację trójkąta jako falę czwartą i piątkę, czy jest to dopiero jedynka i nieregularna korekta płaska, która zbuduje dwójkę. Ja z rozpisaniem dokładnie tych struktur nieco poczekam, ponieważ spodziewam się wkrótce silnego kierunkowego ruchu, który powinien wyklarować nam sytuację na tychże walorach. Przechodząc do kolejnej branży, technologia, tutaj widać, że trzeszczy, że polskie spółki technologiczne nie podłączyły się pod ten silny rajd i odreagowanie, które było widoczne na amerykańskim parkiecie. CD Projekt w rejonie wielomiesięcznych minimów. Tutaj oczywiście jest taka hipoteza, że być może zbudujemy formację trójkąta, być może finalizujemy obecnie falę B, rozpoczynamy falę C. Natomiast tu nie można na nic dużego liczyć. To są krótkie, spekulacyjne trady. Raczej nie przekroczymy poziomu już 105 zł. Maksymalnie wydaje mi się, że możemy dojść gdzieś w rejon 100 zł. Natomiast oczywiście ta fala czwarta ewentualnie mogła się zakończyć na szczycie. Przepraszam Państwa, fali A. Podobną strukturę formacji trójkąta, przepraszam Państwa, miał ten Square Games. On już się wybił z niej dołem, no i wygląda na to, że będzie gdzieś zmierzał do okolic 70 zł, co przy maksimum dałoby ten spadek rzędu 90%. No i proszę zobaczyć, korekta do miejsca, z którego rozpoczął nam się, może wyłączmy logarytm, z którego rozpoczął nam się hiperboliczny ruch wzrostowy, to jest coś, co często ma miejsce. Ten ruch rozpoczął się z rejonu 70 zł. Gdy spadniemy do 70 zł, od maksimum przecenimy się 90% i to będzie dobre miejsce do zakończenia tej tendencji spadkowej. No i widzimy w tym jeszcze Playway, bo zaraz przejdziemy do 11bitu, o którym już chciałem Państwu mówić. W przypadku Playwaya ledwo co, ale udało się utrzymać wierzchołek fali C, tym samym zakończyliśmy najprawdopodobniej trójkąta budującego falę X w podwójnym spadkowym zygzaku, no i widzimy obecnie, że niedźwiedzie próbują przełamać, sforsować dolne ramię trójkąta. Jak im się to powiedzie, to otworzą sobie drogę do ponad 50% przeceny do rejonu 140 zł. No i to jest jakby podobny wniosek jak w przypadku Ten Square Games. Ten hiperboliczny ruch wzrostowy zaczął nam się gdzieś z poziomu 170 bądź 150 zł, zasięg formacji RGR wypada w rejonie 140 zł, no i to jest też 80% przecena
od szczytu, a najczęściej hiperboliczne ruchy wzrostowe, kiedy to właśnie budujemy wydłużoną falę piątą, kończą się takim ruchem spadkowym. Przy podażowych układach na CD Projekcie, Playwayu, Ten Square Games nie ma co się dziwić, że układ na 11-bicie trzyma się ostatkiem sił, natomiast ja tutaj nie widzę na razie jakichś pozytywnych struktur wzrostowych. To, co widać, to raczej formę konsolidacji, raczej formę formacji trójkąta, z której wybijemy się dołem. Już naruszyliśmy dolne ramię tego trójkąta, jesteśmy pod 200. No, trzymają nas jeszcze lokalne poziomy i wsparcia, natomiast jak one pękną, no to możemy rozpocząć przecenę zmierzającą w stronę 380 zł i wydłużyć w czasie tą formację trójkąta. Jeśli chodzi o Allegro, tutaj idziemy zgodnie z planem, rozwijamy teraz falę D. No i przypomnę, Allegro to będzie najprawdopodobniej świetny call za kilka miesięcy. Po tej formacji trójkąta powinniśmy się wybić dołem. Idealnie, jeśli fala piąta zacznie nam kształtować klina kończącego, jeśli tak by się stało, to w perspektywie gdzieś myślę, być może przełomu pierwszego, drugiego kwartału 23, będziemy mieli okazję do świetnego odreagowania na tymże walorze. W przypadku live chata opory silne przed nami, być może tą korektę już zakończyliśmy, w każdym bądź razie 80 zł do przetestowania, a następnie przecena w stronę 50 zł. Pozytywnie w krótkim terminie zaczął wyglądać Komarch, bo wybił się górą z tej alternatywnej formacji trójkąta. Wcześniej pokazywałem tego trójkąta w taki sposób. Sforsowaliśmy definitywnie tą linię trendu spadkowego i moim zdaniem ta trójfalowa korekta wzrostowa ma szansę na realizację. Możemy podejść do 200 zł, ale to jest tyle. To jest krótkoterminowy trade, który będzie należało kończyć, bo ta struktura wzrostowa zmierzająca do 200 paru złotych sprowadzi walor do potężnego oporu, czyli do przełamanej linii trendu czy dolnego ograniczenia kanału wzrostowego i do złamanej dwusetki na tygodniówce. Potężny opór, gdzie może się rozpocząć, czy może powrócić ta sekwencja podażowa. Tutaj jeszcze do pokazania data walk, bo lada moment powinniśmy przełamać rejony 150 zł, pewnie osiągniemy gdzieś okolice 155 i to będzie świetne miejsce do zakończenia fali B w drugim spadkowym zygzaku ABC. No i najprawdopodobniej data walk w drugiej połowie roku może przetestować tą linię szyi formacji RGR, która się tworzy. No i jeszcze rzut okiem na wirtualną, bo tutaj mamy odwróconą formację głowy z ramionami, ale nie udał się niedźwiedziom atak na tą linię szyi, natomiast nie przebiliśmy jeszcze dołka, przynajmniej na godzinówkach nie przebiliśmy jeszcze dołka fali B. Nawet jeśli one zostały, powiedzmy, naruszone, to możemy się tutaj pokusić o wyrysowanie korekty płaskiej od szczytu fali A. Myślę, że chyba to jest nawet poprawniejsze teraz założenie. Od szczytu fali A nie mamy tutaj struktur impulsowych, więc cały czas wirtualna ma szansę na ten ruch wzrostowy zmierzający gdzieś w stronę 120 zł, ale znowu jest to tylko odreagowanie kształtujące falę B w większej strukturze podażowej, w większym zygzaku spadkowym. Kolejny sektor, energetyka. Tutaj niewiele się na razie dzieje, choć jak Państwo pewnie wiedzą po informacjach z zeszłego tygodnia, kolejne newsy ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych mogą nam tutaj sporo namieszać. Mowa tutaj oczywiście o parytecie wymiany, który został ustalony pomiędzy PGNiG-iem a PKN-em. Natomiast na razie budujemy jakąś spokojną konsolidację. Oba scenariusze są tutaj możliwe, oba są prowzrostowe. Albo większa formacja trójkąta, z której wybijemy się górą w stronę 15 zł, albo to wybicie już nastąpiło, wtedy mamy jedynkę, dwójkę i mocniej do góry. Teraz mam trochę większe przekonanie, że jednak będziemy budować ten różowy scenariusz. On jest oczywiście zgodny z tym, co już powstało na NEI, bo na NEI taką formację trójkąta wyrysowaliśmy i ten scenariusz pozwoliłby Tauronowi cofnąć się nieco niżej, co byłoby w sumie lepsze, jeśli chodzi o tą strukturę spadkową, która jest budowana, bo jednak fala druga powinna korygować się na głębsze poziomy, więc niewykluczone, że jakaś może krótkoterminowa słabość, natomiast w długim terminie cały czas, póki nie dojdzie do jakichś zmian fundamentalnych, znowu po stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych, na razie te spółki wyglądają bardzo solidnie. Jeszcze jedna informacja na temat Polenergii. Mamy tutaj bardzo ładną korektę płaską.
Widzą Państwo tutaj tą korektę płaską ABC. Teoretycznie mogliśmy już zakończyć tą strukturę, natomiast niewykluczone, że jeszcze może jakimś klinem kończącym gdzieś do okolic tych 94 powrócimy, ale jeszcze jedna struktura wzrostowa, poprawienie maksimum przed nami, tak aby zbudować negatywną dywergencję na RSI. Jeśli chodzi o paliwa, Lotus zawieszony, bo lada moment połączenie. Tak jak powiedziałem, został ustalony na 6,91 ratio wymiany akcji. No i tym samym oczywiście rynek to bardzo efektywnie zdyskontował. Nie ma co teraz mówić o technice, bo tutaj mamy po prostu element zewnętrzny, który zaburzył ten obraz sytuacji. Prawdopodobnie cena w tym rejonie może się utrzymywać do już faktycznego połączenia tychże podmiotów. No i na koniec PKN Orlen, czyli jedyny przedstawiciel sektora paliwowego, który wkrótce zostanie w Polsce. Tu cały czas uważam, że mamy szansę na słabość w rejon 68 zł na dokończenie fali F tej formacji trójkąta. No i wtedy jeszcze jedna sekwencja wzrostowa w tej długoterminowej korekcie. Kilka słów na temat telekomów. Krótki termin, zarówno cyfrowy Polsat, jak i Orange. Oba te telekomy zbudowały, tu znowu po ściągnięciu godzinowych świec, nam się coś rozjechało, ale oba te telekomy zbudowały formację klinów wprowadzających. To jest potwierdzenie, że w dłuższej perspektywie zmierzamy niżej, czyli najprawdopodobniej na Orange'u jedynka, dwójka za nami i na pomarańczową mieliśmy kolejną mniejszą jedynkę, dwójkę, 3,60 na horyzoncie. W przypadku z kolei cyfrowego Polsatu fala czwarta najprawdopodobniej już się zakończyła. Mamy tą małą jedynkę, dwójkę teraz. No i będziemy jeszcze kształtować 3, 4, 5, pewnie rejon 17 zł przed nami. Pozytywna dywergencja i to będzie szansa na jakieś odreagowanie, które może zmierzać 6, 7 zł wyżej, czyli dość taki sensowny poziom odbicia. W przypadku budowlanki trakcja cały czas walczy z tym silnym oporem, ale moim zdaniem ten opór nie powinien zostać przełamany i powinniśmy zobaczyć tutaj potencjalną wyprzedaż tego waloru. Jeśli chodzi o Budimex, tutaj mieliśmy silny, taki dość mocny kierunkowy ruch w górę, ale on ma znamiona potencjalnego wybicia z klina i końca tej formacji. Przypomnę, że ten klin buduje nam falę C w korekcie płaskiej. Mam tutaj dobre miejsca cały czas do finalizacji tego układu. No i dopiero jeśli zobaczę kolejne silne białe świece, nie zobaczę odwrotu, to pomyślę nad zmianą układu falowego. Natomiast na razie to jest po prostu układ wieńczący tenże ruch. W przypadku chemii kolejna aktualizacja azot. Tutaj budujemy przepiękną formację głowy z ramionami. Cały czas mamy szansę na test jeszcze 46 zł, ale w dłuższej perspektywie prawdopodobnie azoty będą się znacząco korygować. Jakieś 40% korekty to jest coś, co możemy wkrótce na tymże walorze zobaczyć. W przypadku deweloperów, tak jak Państwu ostatnio mówiłem, czekam na ruch na Dom Development. Mamy teraz silne odreagowanie w ramach fali czwartej, natomiast jeśli piątka nam się wydłuży, ta mała piątka, no to ona też schodzi do tego poziomu okolic 70 zł i to byłoby świetne miejsce na odreagowanie na tychże walorach, byłaby pozytywna dywergencja, potężne wsparcie no i być może byłoby to miejsce do jakiegoś ruchu korekcyjnego na Dom Development. W przypadku ochrony zdrowia tutaj uwagę poświęcę dwóm spółkom. Najpierw Neuka przepięknie zawróciła na wskazanym przeze mnie wsparcie. Jesteśmy 50 zł wyżej, ale przed nami kluczowy test. Kluczowy test okolice 800 zł i to jest kluczowy test z tego względu, że mamy linię trendu spadkowego i górne ramię trójkąta. Oczywiście jest jeszcze tutaj 200 na wykresie dziennym, ale ona tak istotna nie jest, bo tak bardzo aż nie była respektowana fakt dwukrotnie. Fala B i fala D się na niej zatrzymała, więc przybicie tego poziomu potwierdzi nam wybicie górą z tej konsolidacji, potwierdzi nam zakończenie formacji trójkąta i otworzy drogę do 1000 zł na dokończenie tego układu falowego, więc to jest jeden z niewielu bullishowych układów na naszym rynku. Podobną formację trójkąta zbudowało na przykład jeszcze Dino. No i kilka słów o Biomedzie oczywiście, bo to był świetny call z ostatnich tygodni. Pokazywałem Państwu koniec fali pierwszej. Szukaliśmy dołka w ramach fali drugiej. Potem ponawiałem dla Państwa call w rejonie 3 zł. Mówiłem o tym, że mamy szansę na silny kierunkowy ruch na dubla w stronę 6, 6,50.
Ten ruch się pojawił oczywiście po informacjach fundamentalnych o podpisaniu umowy. I zbudowaliśmy taką silną sekwencję wzrostową, 7 zł zostało osiągnięte, natomiast patrząc obecnie, mamy jedynkę, dwójkę, które trwały dość długo, zwłaszcza ta fala druga, i niewykluczone, że rozpoczynamy jakiegoś korekcyjnego trójkąta, który zbudowałby nam falę czwartą. Po niej oczywiście spodziewam się jeszcze jednej sekwencji wzrostowej, optymalnie, gdyby ona miała zmierzać gdzieś w okolice 10 zł. Czyli teoretycznie pokazałem Państwu miejsce do realizacji zysku, natomiast błyskawicznie te zyski zostały zrealizowane i walor już powrócił do tych poziomów, natomiast niewykluczone, że pobawimy się jeszcze trochę w takiej konsolidacji, zanim ewentualne wzrosty na Biomedzie zostaną wznowione. Przechodzimy teraz do analiz spółek posegregowanych według indeksów. Zaczynamy od WIG20 i KGHM. Tutaj silne odreagowanie i to jest takie odreagowanie, na które czekałem, bo na wykresie godzinowym czy czterogodzinowym mamy tutaj ruch trójfalowy. Jest tutaj kierunkowy ruch trójfalowy, który może nam zakończyć strukturę typu WXY czy też ABC, w zależności jak sobie ten ruch rozpiszemy, która zwieńczy nam falę drugą. Mamy tutaj też test linii szyi. Oczywiście teraz jest ona lekko nadbita, ale wystarczy, że przerysujemy ją po zamknięciach i ta linia szyi nie została jeszcze sforsowana. Jak dla mnie jest to klasyczny retest i wkrótce powinniśmy mocno zacząć się przeceniać. No i ta przecena powinna sprowadzić KGHM zdecydowanie niżej. Przypominam, długi termin na KGHM to są okolice 53 zł. W przypadku JSW naruszamy linię trendu wzrostowego. Wybijamy się dołem z tej konsolidacji, natomiast tutaj nie mam jakby jasnych wskazań. Mamy pozytywną dywergencję i niewykluczone, że tu powstał jakiś układ, gdzie zobaczymy najpierw odreagowanie, potem przecenę. W długim terminie uważam, że powinniśmy schodzić w rejon 30 zł, natomiast w krótkim być może jakaś krótkoterminowa siła na rynku się pojawi. Pozytywnie realizujemy również ruch wzrostowy na Eurocashu. Pokazywałem Państwu tą odwróconą formację głowy z ramionami. Wcześniej pokazywałem miejsce domknięcia, prawie domknięcia luki bezcy. Pokazywałem zarówno jeden, jak i drugi moment wejścia. Udało się przełamać 200 na 4-godzinówce, ale ze względu na to, że jest to 4-godzinówka, nie jest to jakoś bardzo istotny poziom. Złamaliśmy linię szyi. Teoretycznie możemy kontynuować wzrosty w stronę 12-14 zł. No i przypomnę jeszcze tą długoterminową formację. Jest tutaj odwrócona formacja głowy z ramionami, gdzie udało nam się utworzyć symetryczność, teoretycznie Eurocash w stronę 24 zł. No i tu cały czas podtrzymuję, że jest to jeden z moich takich długoterminowych koli na plus. Dobrze wygląda inny walor z sektora spożywczego. Tutaj jest Dino. Podkazywałem ostatnio Państwu tą formację trójkąta, przerysowując ten układ na układ wiodący. Wprawdzie zakładałem, że być może skorygujemy się raz jeszcze do 300 zł, to nie nastąpiło, byki były na tyle silne, że już pchnęły kurs wcześniej do góry, już tej negatywnej dywergencji nie ma właśnie ze względu na tą siłę byków i lada moment powinniśmy sforsować historyczne maksima, no i otworzymy sobie drogę nawet do 450 zł na tymże walorze. Z drugiej strony LPEP wygląda nam nieciekawie, natomiast tutaj jest jedna nadzieja na byków i tą nadzieją jest to, że ostatni ruch spadkowy ma charakter trójfalowy. Oczywiście to może oznaczać wydłużanie formacji trójkąta, ale też teoretycznie dopuszcza nam tam opcję alternatywną, czyli różową. I w tej opcji różowej mamy spadek w ramach pierwszej struktury spadkowej, a następnie falę A, trójkąt różowy jako fala B i fala C. To jest cały czas dopuszczalny scenariusz, moim zdaniem mniej prawdopodobny. Natomiast jeśli mielibyśmy powrócić w rejon 13 tysięcy złotych, nie byłoby to nic nadzwyczajnego. Natomiast moim zdaniem jeszcze większe prawdopodobieństwo ma tu cały czas ten układ czarny, gdzie powinniśmy zaczynać kierunkowy ruch w dół, ale ten układ zostanie potwierdzony po przebiciu okolic 8590. W przypadku NWIG-u musimy zwrócić uwagę na CCC. Mamy próbę wyjścia dołem, wybicia z tej formacji trójkąta. Na razie po poprawieniu minimów cena wróciła, natomiast najprawdopodobniej jest to już sygnał rozpoczęcia tego ruchu spadkowego, który powinien zmierzać w stronę 25 zł.
Z drugiej strony pozytywnie wygląda Famur, bo tu mieliśmy wybicie górą z formacji trójkąta. No i Famur otworzył sobie drogę do 3,60, czyli wielomiesięcznych maksimów, bądź nawet 4,50, czyli górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Fatalna wiadomość na automotive, czyli na sektorze automotive, Intercars, Autoparter, te walory się zsynchronizowały, generując średnioterminowe i długoterminowe sygnały sprzedaży, rozpoczęcia bestce. W przypadku Intercarsu, tak jak publikowałem atrakcję dnia dzisiaj rano, udało się przełamać, no tutaj liczymy po zamknięciach, bo na knotach zabrakło nam wprawdzie złotówki, natomiast po zamknięciach jak najbardziej zakończona formacja klina wprowadzającego. Co to oznacza? To oznacza, że zakończyła się fala pierwsza i powstał nam punkt podparcia dla linii szyi tej wielomiesięcznej, przeszłorocznej formacji głowy z ramionami. Widzimy teraz odreagowanie, które powinno trwać do 430-445 zł, czyli 10% zwyżki. To jest coś, co możemy zobaczyć, jest to jak najbardziej realne. Natomiast po tym wzroście jest to miejsce do realizacji zysku, bo tutaj są duże obawy moje o to, że dojdzie do kontrataku niedźwiedzi, którzy najpierw sprowadzą cenę w rejon 370 zł, a przełamanie tej linii szyi wyzwoli nam przecenę w ramach fali trzeciej, czyli jakby pierwszy ruch spadkowy do 260 zł. No i to jest od poziomu tego 440, prawie 40-procentowe tąpnięcie. Drugi z tego sektora, Autoparter, także przebił lokalny dołek. No i tutaj mamy najprawdopodobniej strukturę 1-2-1-2. Też mamy szansę na te 10-procentowe odreagowanie do 14 zł. No i potem znowu może nastąpić kontratak niedźwiedzi, próba przebicia 11 zł, co wygenerowałoby sekwencję spadkową aż do 6 zł. Czyli automotive wygląda negatywnie w długim i średnim terminie. W krótkim terminie te 10-procentowe odreagowanie może się na tych walorach nadarzyć. Idąc dalej, PKP Cargo przebiło lokalny szczyt, no i mamy dokończony ten ruch wzrostowy, ten trójfalowy ruch wzrostowy. Mamy strefę oporu. Pytanie jest, jak PKP Cargo na tym oporze zareaguje. Jeżeli zobaczymy tu kontratak niedźwiedzi, to teoretycznie jest to miejsce do realizacji zysku, bo mamy ryzyko spadków na nowe minima, natomiast jeśli mocniej pójdziemy do góry, to być może będziemy budować wersję wydłużoną tejże korekty ABC, no i wtedy trzeba w tych wydłużeniach patrzeć na te dwa poziomy, czyli 15,70 i ewentualnie 19,20, to jeszcze przydałoby się 200% dodać jako trzeci poziom. A idziemy dalej, Bogdanka. W przypadku Bogdanki spodziewam się tej jeszcze jednej małej nogi spadkowej, która spowoduje nam osiągnięcie 61,8% zniesienia Fibonacciego fali D. Tak naprawdę możemy sobie patrzeć na taką strefę. Do tej strefy powinniśmy się skorygować, czyli okolice 50 zł i wygenerować z tych poziomów jeszcze jeden ruch wzrostowy. No i myślę, że w tym tygodniu mamy szansę wrócić do tych poziomów. Na koniec z sektora, czy też z indeksu MWIG 40 Pepco. Pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu to, na co czekam, na Pepco, czyli retest dolnego ograniczenia kanału spadkowego i również przebicie tego dołka 33,23, co pozwoliłoby sfinalizować klina kończącego. Tak też się stało, 32 zł i okolice 30 groszy zostało osiągnięte i mamy już 10-procentowe odreagowanie. Była tutaj pozytywna dywergencja, też publikowałem w zeszłym tygodniu atrakcję dnia na Pepco, no i w tym samym Pepco ma szansę na ruch wzrostowy zmierzający w stronę 42 zł. Przyglądając się najmniejszemu indeksowi, tutaj też na razie niewiele się dzieje na tym indeksie. Widzieliśmy te ważne struktury na autopartnerze, ale również można wyróżnić dwie struktury RGR tak naprawdę, czyli formacji głów z ramionami na Rainbowle. Na Rainbowle doszło do przełamania linii szyi i Rainbow cały czas stoi przed tąpnięciem w stronę 10 zł. Aczkolwiek również podobną strukturę może mieć Kino Polska, bo w zeszłym tygodniu doszło do przeceny i mamy test tejże linii szyi. Tu też jest symetryczna, piękna formacja. Wygląda na to, że Kino Polska może otworzyć sobie drogę do kolejnej przeceny rzędu 3, może 4 zł. W tygodniu na GPW dzisiaj to wszystko. Zachęcam do zobaczenia, co się dzieje na rynkach zagranicznych, bo tak jak Państwu powiedziałem,
To, co będzie się działo w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach na polskim rynku, będzie oczywiście zależało przede wszystkim od sytuacji za granicą. Na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję za uwagę.